szafice, ty tma dachu też. Zapoisz los ją miły, ty wskam, kążącą z opów. A mince geramfice, ty tma dachu też. Zapoisz los ją miły, ty wskam, kążącą z opów. Odkąd stoję wonia, czułość jak grze. Pędzimy przez ulicę, nie ma przeszkód w tle. A to mój ulubiony hit, a to mój ulubiony hit. Pod konsoli dłonia, czułość jak grze. Pędzimy przez ulicę, nie ma przeszkód w tle. Kiedy włącza się muzyka, czuję ten rytm. Fotolada w sercu, to mój ulubiony hit. Ulubiony hit. Dzień dobry, witam na moim kanale. Dzisiaj coś nietypowego. Nie będzie to naprawa kolejnego komputera. Pushing over nothing more, we're bound to hell, but God they know, it's just ruins, as was rev. Pushing over nothing more, we're bound to hell, but God they know, it's just ruins, as was rev. Tonight the torch. They say positive, get on hard bots. Never think much slow on them. So looks at many gates. Dzisiaj opowiem trochę o tym samochodzie zdalnie sterowanym, ale nie tylko. Sterujemy nim za pomocą joysticka od Sony, trochę przerobionego z antenką. Ale możemy go używać zupełnie bez pilota. Też dla najmłodszych jest świetną zabawką. On nie bez powodu ma naklejone takie punkciki na masce. Zaraz będę o tym opowiadał. Otóż gdy uruchomimy nasz samochód, zabawa tego nie będzie wymagała. Gdy w tym momencie dotniemy logo Porsche, to zatrąbimy. Gdy przytrzymamy długo, włączymy światła awaryjne. Wszystkie, nawet te z boku malutkie, się świecą, jak widać. Druga strona jest tak samo. Gdy naciśniemy jakiś kierunkowskaz, na przykład tu, przy lampie, skręcą się koła i włączy się kierunkowskaz w tą stronę. Jeszcze raz, wyłączyłem. Drugą stronę, mogę tak samo w drugą stronę wyłączyć. Gdy tu dotkniemy, no to zatrzymamy naszego przestępcę. I samochód zamienił nam się w radiowóz. Jeżeli jeszcze raz dotkniemy tego samego guzika, no to ruszamy w pościg. Jak jeszcze raz, to wracamy do trzymania. Tym wyłączamy. A jak jeszcze raz, to włączamy radio. Czyż nie jest piosenka słuszna do policji? Otóż faktycznie, bez ciebie nie mają nic.
Jeżeli zrobimy tak i trąbkę, to wyłączymy dźwięk mowy policjantów przez CB radio i zostawimy tylko go na takich sygnałach. Możemy tylko wstrzymać dłużej tę trąbkę i wtedy jeszcze wrzuciliśmy awaryjki. Ok, omówiliśmy kwestię dotykania go i popychania jako zabawka ręczna. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się... Wyłączę może mu wszystkie te tryby. No i teraz spróbujmy zamienić go w model RCS dalej sterowany. W tym celu mamy już naszego pada. Wciskam parowanie. Ok, sparowałem pad APS-3. Naciśnij lekko przycisk X i możemy ruszać w drogę. A co to jest za guzik X? Czekajcie, bo nie mam jak jedną ręką tego zrobić, bo trzymam telefon z drugiej. O, to jest X. Co X robi? No X włącza hamulce. Jak lekko klikam i puszczam, to puszcza, ale jak jestem mocno, a zawibrował ten, to został włączony hamulce jak na ręcznym, aż odkliknę lekko. Mocno. I teraz spuszczam. Jeżeli wciśniemy kwadrat, to odpalimy pościg. Jeszcze raz kwadrat. Wyłączymy. Wciśniemy start, włączymy muzykę. Ok, kierunkowskazy są tutaj u góry. O. Jak dam gaz na maksa, to się wyłączy. Skręcanie jest płynnie tą gałką. Gaz jest tu, jak nitro spidzie. Do tyłu jest odwrotnie tu. Nie? Tak też szło. Nie wszystkie guziki muszą dopisane, jest jeszcze bardzo wiele funkcji w tym pojeździe. Bo teraz co my mamy za bajery w nim zamontowane? Tutaj mamy czujnik światła. On jest potrzebny do tego, żeby... no bo światła dzienne, nocne, nie? Czyli się wtedy z tyłu te wyłączą. Jak będzie wystarczająco jasno. Teraz jest w takim trybie, żeby po prostu cały czas świeciły. Z przodu widzimy w tym miejscu, nawet jak myga, kamera to widzi, ludzkie oko nie, gdzie jest taki tutaj punkcik, on nawet myga tutaj. To jest lidar, laser odległości. I jak jestem w miarę blisko przeszkody, to samochód zaczyna, pilot od PlayStation 3 się, zaczyna wibrować. On też nie, jak uderzy, to się zatrzyma, około centymetr przed przeszkodą sam się zatrzyma, zahamuje. Teraz po spodem czas zobaczyć. Do góry nogami tak to wygląda. Mechanizm oczywiście różnicowy. Tutaj jest czynnik kodów NFC. On obklejony kaptonem i żelem specjalnym pod spodem. I tak się już niestety trochę pruje. Bo to nie jest najnowszy projekt, a to się o tym za chwilę. Tutaj mamy wmontowane czujnik podczerwieni i diodę podczerwieni, czy tu jest dioda, a tu są dwa czujniki. Po to, czy jest powierzchnia. Czy nie jest do góry nogami na przykład. Albo nie wpadł w jakąś dziurę. Czytnik NFC służy do tego, że również można ułożyć na złotówkę za sztukę karty NFC, zaprogramować mu, kiedy pod jakim kątem skręca, hamuje, dodaje gazu i tak dalej. Układa się to powiedzmy pod dywanem u syna w pokoju i on może sam jeździć, a jak spotka przeszkodę, no to sam zwolnia, się zatrzyma. Bo ma od tego czujniki. Także pojazd jest teraz w swój sposób autonomiczny. A, no właśnie. Chciałem włączyć, żeby ładnie wyglądało, ale już nie działają, bo jest sparowany pad PS3. Więc
Teraz już się nie, te guziki przestały działać jako zabawka. No i jestem ciekawy opinii. Jest już trochę zarysowany. No więc właśnie. A czemu on jest zarysowany? No bo jest to samochód, który powstał 3 lata temu. Jeden z pierwszych samochodów, który zbudowałem wtedy dla swojego syna. I jest to najbardziej zaawansowany samochód, jaki stworzyłem. Ma aż 2 układy scalone. Ma ESP32, to jest główny jego mózg. Zajmuje się kierowaniem. Zajmuje się odbieraniem sygnałów z pilota. W sensie spada PS4 lub PS3, bo to są kompatybilne rzeczy, można i tego używać. Zajmuje się sterowaniem obrotowym silnika, mierzy prędkość z kół jazdy. Tam jest magnesik wklejony w tylne koło jedno i czujnik Hala. I on zlicza sobie ilość obrotową tego koła. Tak więc ma czujnik INA, który mierzy ilość miliamper, tak, które w silniki idą, więc gazem sterujemy za pomocą mocy, która idzie w silnik, a nie jego prędkością, co całkowicie zmienia komfort jazdy, no bo przecież w samochodzie prawdziwym też dodajemy gazu, prawda, sterując mocą silnika, a nie jego prędkością obrotową. Więc to jest bardzo odczuwalna sprawa. Po prostu dodając gazu, dodaje watów do silnika. Drugi układ jest u góry. To jest już ESP8026 skromny i on zajmuje się wszystkimi światłami. Jak chodzi o kwestie dźwięków, to jest to po prostu mini player MP3 z kartą microSD i typowy moduł, który można kupić w internetach. I odpowiedni numer odtwarzany utworu w odpowiednim momencie. Dajcie znać, czy ten projekt Wam się podoba. Pozdrawiam. A my cygierowice, ty tu ma bachu też, zapójrz o siumi. No hej, odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!